Dzisiaj przepis na pyszną letnią zupę jarzynową, bardzo prostą i szybką w przygotowaniu, bo ugotowanie jej zajmuje niecałą godzinę. Przygotowałam pierś z kurczaka pojedynczą i warzywa, cukinię, pomidory, paprykę, pietruszkę, marchewkę, pora i cebulę. Warzywa będę podsmażać na oliwie z masłem, a piersi będę gotować w wyparze z liśćmi laurowymi, zielem angielskim i pieprzem. Całą zupę będę doprawiać solą i ostrą papryką. Na koniec zabielę śmietaną i posypię posiekaną natką pietruszki. Wszystkie składniki oraz ich proporcje jak zawsze podaję w opisie pod filmikiem. Zaczynam od zagotowania wody. W garnku gotuję wodę i teraz biorę piersi z kurczaka, które już oczywiście wcześniej umyłam i osuszyłam i kroję je na mniejsze kawałeczki. Słyszę, że już woda zaczyna się gotować. Więc zaraz wrzucę te piersi do wrzącej wody. I wrzucam piersi. Do wody dodaję liście laurowe. Ziele angielskie, czarny ziarnisty pieprz oraz odrobinę soli. Nakrywam pokrywką, zmniejszam grzanie i na wolnym ogniu będzie się gotować to mięso do miękkości, a ja w międzyczasie przygotuję warzywa do tej zupy. Cebulę pokroję w kostkę. A pora w pół plasterki. Oczywiście warzywa były wcześniej umyte. Wrzucam je na razie do miski. Marchew i pietruszkę pokroję w słupki. I także marchew z pietruszką wrzucam do miski. Teraz przygotuję paprykę. Pokroję ją też na paseczki. Kolor papryki oczywiście nie ma tutaj żadnego znaczenia. Można wziąć paprykę czerwoną, zieloną, pomarańczową. Ja wzięłam kremową. I cukinia. Cukinię także pokroję w paseczki. Cukinię nie obieram ze skórki, bo ta skórka jest bardzo delikatna. Także wrzucam do miski z papryką. I na koniec pokroję obrane ze skórki pomidory.
Najpierw ja oczywiście sparzyłam. Pomidory są bardzo dojrzałe, więc żeby się nie rozpadły, pokroję je na dość grubą kostkę. To samo z drugim pomidorem. I teraz te wszystkie pokrojone warzywa będę podsmażać na maśle i oliwie. Na patelnię wkładam masło i gdy się rozpuści, doleję oliwę. I mniej więcej tyle samo, ile masła, oliwy. Jako pierwsze wrzucam cebulę i porę. Będę je podsmażać do zeszklenia. I teraz na zeszkloną cebulę z porem dodaję marchewkę i pietruszkę. I przez chwilę będę podsmażać do momentu, kiedy pietruszka i marchewka zmiękną. I teraz dodaję cukinię z papryką. Warzywa nakrywam pokrywką i będę je przez chwilę dusiła. Na oczywiście zmniejszonym grzaniu. Po 5 minutach warzywa są ładnie uduszone. Oczywiście mieszałam je podczas duszenia od czasu do czasu. Teraz je doprawię odrobiną soli, bo sól już była dodana do zupy. Szczyptą pieprzu. Pół łyżeczki ostrej papryki i zapomniałam o tym wcześniej, ale idealnym dodatkiem do tej zupy są zioła prowansalskie. Nadadzą tej zupie takiego południowego smaku. Wszystko teraz na patelni wymieszam i zaraz dodam do zupy. Teraz zupa z warzywami będzie się gotowała około 15 minut. Na 5 minut przed końcem gotowania dodaję pomidory. Zupa się fajnie gotuje. Posmakuję, czy nie trzeba jej doprawić. Dodam troszkę soli. I zabielę zupę śmietaną. Śmietanę zahartuję. I zupa jest gotowa. Przed podaniem posypię ją jeszcze natką pietruszki. Ta zupa na piersi z kurczaka i sezonowych warzywach nie tylko szybko się gotuje, ale też świetnie smakuje. Dzięki połączeniu papryki, cukinii i pomidorów ma naprawdę super smak, a najlepiej smakuje z chrupiącą bagietką. Pycha. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.